Do jednej z opolskich szkół wszedł zamachowiec, który grozi unicestwieniem znajdujących się w budynku zakładników dzieci oraz wychowawców. Nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi mężczyźnie, ponieważ nie wystosował on żadnych żądań. Wiadomo natomiast, że swój akt terroru transmituje na żywo w internecie. Pomyślicie Państwo, że chodzi być może o scenariusz ćwiczeń na antyterrorystów, ale dzisiaj mówimy o serialu Behawiorysta, którego pierwszy odcinek można już oglądać na platformie player.pl. Tło fabularne tego serialu stanowi książka Behawiorysta autorstwa Remigiusza Mroza, opolanina z urodzenia, który napisał wiele bestsellerowych kryminałów. Jego marzeniem, jak podkreślał w wielu wywiadach, było powstanie serialu bądź filmu właśnie na podstawie książki, której akcja dzieje się w jego rodzinnym mieście. Główną rolę w serialu gra Robert Więckiewicz. On z kolei podkreślał, że warto pokazywać inne miasta niż popularne już w serialach Wrocław czy Warszawa. Dlatego w maju ubiegłego roku filmowa ekipa zawitała właśnie do naszego pięknego miasta. No i tak w serialu zobaczymy m.in. Plac Daszyńskiego, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, kawiarnię Labę czy opolskie Zoo. A jedną ze scen pościgowych kręcono właśnie tutaj, wzdłuż ulicy Zamkowej, także można powiedzieć, że działo się. No a w obsadzie oprócz Roberta Więckiewicza pojawiają się też m.in. Krystian Pesta, Katarzyna Dąbrowska, Magdalena Czerwińska czy Anna Pruchniak. Jak potoczą się losy serialowych bohaterów? Przekonajcie się Państwo sami, oglądając kolejne odcinki Behawiorysty.